Witajcie, cześć czołem, jestem Fuczek, to jest drugi odcinek Skyblocka. Już tutaj Kilof mi się zaraz zniszczy od kopania tego cobblestone'a. O, już znikł pasek. Jeszcze dosłownie moment. Zrobiłem sobie taki pewien trik. O, dobra. Koniec. Zrobiłem sobie taki pewien trik. Dosłownie przed chwilą kręciłem pierwszy odcinek. Taki. Tak może powiem. O. Dobra. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy dokończać tą platformę. I chyba tyle. Może dzisiaj już skończymy tą platformę. Na pewno nie do końca, ale może w większości skończymy. A więc tak. To sobie schowamy. I tutaj zniszczymy pochodnie. Miejmy nadzieję, że to nam się zamrozi. No i dobra. Bierzemy kill off. Nie mam kill offa. A więc robimy kill off. Nie w piecu, nie. Raz, dwa, trzy. Pyk. I jedziemy. Dobra. No. Widzę, że dzisiaj lud chce z nami współpracować. Cieszę się z tego niezmiernie. Teraz spróbujmy zrobić tak, żebym nie spadł. Bo mam troszkę mam cobblestone'a. O, tak. Oj, 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 oj. Właśnie, żeby tej trawy nie zniszczyć. I zaczynamy poszerzać naszą platformę. Tutaj. Jakby to poszerzyć? Może 3 w każdą stronę. A ile tu już jest? Raz, dwa, trzy. 4 aż w ten. No dobra, no to może być 4 w każdą stronę dookoła. O! O, tak, znowu mi się zbugowało. A chociaż mam taki pomysł, jakby to mogło ładnie wyglądać. To nawet by jakoś wyglądało. To dobra, a więc teraz jedziemy troszkę tutaj. I to będzie tak. Tutaj. O tak. I tak. Tutaj będzie nasze nieskończone źródełko wody. To jest pewne. I teraz potem to zrobimy. Potem zrobimy nieskończone źródełko wody. Tutaj będziemy mieć do tworzenia cobblestone'a, fabrykę cobblestone'a. To sobie tutaj poszerzę, bo to musimy troszkę porobić. I chyba tyle na razie. I tak sobie... Wybaczcie. Tak sobie wymyśliłem, że tutaj przeniesiemy sobie tutaj tą trawę sobie przeniesiemy tutaj w róg. I z tego rogu... Pyk. Już tutaj będziemy... A dobra, może jeszcze tutaj trochę poszerzymy w tamtą stronę. Tak o jeden myślę, bo skoro tu ma... Nie, tutaj ma być nieskończone źródełko wody. To w takim razie o jeden. O tak. I teraz raz, dwa. I tutaj robimy taką barierę, żebyśmy nie wypadli. To tak. O. Tu będzie nasze nieskończone źródełko wody. A tutaj już sobie możemy zacząć robić... No dobra, tu się nam przeniesie. Ja troszkę ściszę muzykę. Jakby tutaj teraz to wykombinować? Jakby ten tutaj zrobić?
No dobra, po prostu zrobimy tutaj. To jeszcze możemy tutaj trochę poszerzyć. Oj, sorry, wielkie. Dobra, no to zaczynamy robić naszą fabrykę cobblestone'a. Będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale troszkę to źle zrobiłem, bo mogę już zrobić sobie o tak. Tak. Czyli to zostawiamy. Niszczymy tylko to. To też możemy zniszczyć. Tutaj też kątownik. Narożnik. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Z tej strony będzie woda. To będę chyba, bo żeby, bo ja tak troszkę nietypowo zbieram cobblestone'a, ale to się pewnie wam powiem w międzyczasie. Teraz to bierzemy i to wlewamy tutaj, ale tego jeszcze nie wlejemy, dobra? O, jakieś ściny. Dobra, a więc tak, weźmiemy sobie to. Albo wiecie co, jednak to wlejemy, ale zablokujemy to zanim. O tak, pyk, idealnie. Niszczymy. Tak, o właśnie o tym mówię. To jest trochę niebezpieczne. Tylko że ja teraz tak zastanowiłem się, że ja jeszcze nie mogę sobie zrobić nieskończonego źródełka wody, bo ja mam tylko jeden ten. To dobra, to zobaczymy, jak to wyjdzie. Co z tego wyjdzie w ogóle? Dobra, zobacz. Szybko. Chyba się zamrozi. Może nie. I jesteśmy. O, ale ścina. I teraz już możemy sobie tu. Wow. Trochę zaszalałem. Pyk. No tu już nie możemy wypaść, jest już bezpiecznie. Tylko że ja wciąż nie mogę. No, dziękuję. Pyk. Kurde. A mogę tutaj, z tej strony. O tak. I niestety mam tylko jedno źródełko na razie. Ale no dobra, zawsze to. Przynajmniej już woda ma swoje miejsce, chociaż ona zaraz trafi tutaj, żebyśmy mieli już generator cobblestone'a. Tak. Ona sobie już tam trafi. O, zbierzemy cię. Teraz tutaj. No i już możemy. I zanim w ogóle zaczniemy coś budować, to ja muszę troszkę wykopać tego cobblestone'a, a więc widzimy się za chwilę. Jeszcze tylko wezmę sobie pochodnie. Żeby mi się tutaj ciągle nie zamrażało. No więc dobra, widzimy się za chwilę. Cześć. Cześć, już jestem. Już troszkę pokopałem ponad, no, jeden stack. I dobra, weźmy może. A może nie, może zostawmy. Nie róbmy całego kilofa. Tylko weźmy sobie już tutaj, zabudujmy tego. Naszą fabrykę. Tak jakoś przystępnie, ale tak pomyślałem, jak kopałem. Że musimy to troszkę przenieść. I musimy to przenieść w taki sposób, że to wlejemy tutaj, a to zostawimy tak. Sobie musimy to przenieść troszkę, bodajże chyba tylko, wystarczy tylko o jeden. I drugie.
I to rozwalamy to. I teraz jak to będzie? Takim, ojojojojoj. Troszkę za małe to wyszło. Pyk, no, dobra, teraz działa. Będzie działać, znaczy się. Dobra, czyli tu będzie woda, a tu będzie to. I ja będę kopać tutaj, więc to już sobie zniszczymy. I zaczynamy to zabudowywać. Czyli będzie tak. Tak. O. No, tak to będzie wyglądać. A nie, bo jeszcze pochodnie muszą być. Ale pochodnie nie musi być tak dużo. Może wystarczy jedna, no, bo ta się nie zatapia. Nie zamraża. No, wystarczy jedna. Czyli jak ją dam tutaj, to będzie ok. Tak, tak myślę, że będzie ok. No więc ok, czyli jednak zabudowujemy dalej. Pyk. Tak, tutaj. O, i tutaj już sobie pochodnie położę, żebym nie zapomniał. I już mogę wziąć wiaderko, a nie, nie mogę, bo tam jest ten. Tam jest lawa, więc nie mogę. Tutaj sobie zabudujemy wszystko, żeby było równo. O, tak. Tutaj będę musiał wlać lawę. Sobie pójdziemy już po tą lawę i już wszystko powlewamy. No, ten kocyk coś się nie chce. To może nie wchodzi na ukos? A właśnie, będę musiał to tutaj przenieść. O tak. To miało być tak na rogu, ładnie. No, tu mamy jeszcze trochę cobblestone'a, a to zawsze lepiej mieć 3 na tego kilofa. I co ja? Aha, ja przyszedłem po to i tam już jest, dobra. I wkładamy tutaj. Bierzemy wodę i wodę wlewamy o tam daleko. Teraz muszę tutaj zniszczyć klocek. I dla pewności, nie wiem czy tak się da, ale weźmiemy tak i tak. No, i mamy naszą. O, jeszcze ten klocek sobie zniszczyłem. O, i teraz tam jest przerwa. Pewnie pokażę wam albo w osobnym filmiku, albo jak ja kopię cobblestone'a. I to też sobie możemy zabudować. I tutaj też. No, i zaczął padać śnieg. Ja gram na osobnym save'ie i wiem, że będzie około padać przez jeszcze 2 noce, a potem będzie trochę przerwy. Śnieg nam zbytnio nie przeszkadza. Tylko troszkę irytuje, ale dobra. Go się da przeżyć bez problemu. No i już można sobie kopać. O, jeszcze tutaj możemy dać tak ładnie pochodnie. To jedno pochodnie. I by trzeba było powoli już sobie. Trzeba uważać, żeby kurde. Nie wiem, czy się przeniesie. O, wiem, to pochodnie tutaj położymy następną. Żeby ona roztapiała, bo trawa pod pochodnie na pewno wejdzie. No i już. O, creeper! Oj, biedny. Cześć, creeperze. Cześć. A więc dobra. Czy to byłby koniec odcinka? Nie wiem, ile on trwa mniej więcej. Ale co, już wzięliśmy to, poszerzyliśmy w końcu. Już można tutaj, widzicie, że jakoś sobie normalnie tutaj funkcjonuje, normalnie chodzę. Już sobie zrobiłem normalny
ładnie sobie tutaj z fabryką Cobblestone'a. Już tutaj się mi na pewno nic nie wyleje, nic nie zatopi. Jak śnieg mi też tutaj napadać nie może. Jeszcze sobie tutaj potem drzwi dorobimy. Chciałem teraz, ale mamy troszkę mało drewna. Musimy tutaj posadzić drzewko. O, posadzimy go tu. Może nam wyrośnie do następnego odcinka. Nie wiem, bo pewnie między odcinkami będę jeszcze kopać tego cobblestone'a, bo to jest jednak... O, padł. To jest jednak norma. I przez to, że tam jest dziura, tutaj spada. Jak mnie będzie to irytować, to usunę bez problemu. Dobra. Więc to było chyba dzisiaj na tyle. Tutaj trochę nie wypał z tym źródełkiem, ale źródełko będziemy mieć na pewno. Jakoś je załatwię. Nie wiem jeszcze do końca jak, ale jakoś będziemy musieli je załatwić. Oj, creeper znikł albo spadł. Podejrzewam, że spadł. Ale będziemy mieć tutaj śniegu. Właśnie, ten śnieg daleko doleciał, nawet tam do creepera. Kurde, nie mogę wejść. A właśnie, po co ja? Czemu ja tutaj wchodzę w ogóle? A nie powinienem tu wchodzić. A więc, okej. To byłby już koniec na razie. Zapraszam was do subskrybowania, klikania przycisku fajne, jeśli wam się podobało. Komentowania, wchodzenia na kanał, gdzie znajdziecie więcej innych serii Zagrajmy, czy nie wiem, kilka poradników tam jest. Oczywiście mam tu na myśli mój kanał. I to było dzisiaj na tyle. Ja jestem Futrzak i się z wami żegnam. Cześć.